Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Fakty OSK. Nawet najbardziej rygorystyczne przepisy nie zniechęcają tak skutecznie kierowców do podjęcia pracy, jak niezadowalające warunki zatrudnienia. Zdaniem Macieja Wrońskiego, prezesa Organizacji Pracodawców Transport i Logistyka Polska, istotnym czynnikiem, który wpływa na decyzje kierowców, są warunki socjalne, w których funkcjonują kierowcy. To m.in. parkingi oraz miejsca załadunku i rozładunku. Odnosząc się do nowego taryfikatora punktów karnych, Maciej Wroński przyznał, że najważniejszym czynnikiem nie jest wysokość lub surowość kary, a jej nieuchronność. W wypowiedzi dla portalu Transport podkreślił, że Organizacja Transport i Logistyka Polska apelowała o ukrócenie procedury ingerowania w urządzenia rejestrujące. Przyznał, że w tym konkretnym przypadku administracja rządowa wsłuchała się w postulaty strony społecznej. Rozmawialiśmy niejednokrotnie o sytuacji na rynku pracy kierowców, ale z reguły rozmawialiśmy o tym z punktu widzenia albo zarobków kierowców, albo oczywistego wpływu wojny w Ukrainie na sytuację na rynku kierowców w Polsce. Natomiast nie rozmawialiśmy jeszcze o kwestii warunków pracy, warunków socjalnych, w których funkcjonują kierowcy. Na ile rzeczywiście może to mieć wpływ na decyzję o odchodzeniu z zawodów albo o nietrafianiu do zawodu młodych ludzi? Moje doświadczenie w rozmowach z przedsiębiorcami czy też z kierowcami, a mam dostęp bardzo szeroki do ich wiedzy, pokazuje, że tak naprawdę te warunki socjalne naprawdę odgrywają ogromną rolę. Gdybyśmy się cofnęli, powiedzmy, około 40 lat do tyłu, w 1985 roku, kiedy przez Europę Zachodnią przetoczyła się fala protestów kierowców właśnie, którzy chcieli, żeby uregulować ich pracę. No i tak się stało. Ukazały się rozporządzenia, które wskazały te przepisy socjalne. Ale czy one do dzisiaj są zgodne z literą prawa? Ja bym się z tym nie zgodził. Gdybyśmy dzisiaj porównali sobie urzędnika państwowego, samorządowego czy administracyjnego, który przychodzi do pracy na godzinę 7 o 15, zamyka biuro, myje szklankę, idzie do domu. Kierowca... A tu mamy osobę, kierowcę, która jest w pracy właściwie przez 2 tygodnie, prawda? 2 lub 3 tygodnie wyjeżdża i spędza w tym biurze. Ale ja chciałem porównać tygodniowy czas pracy właśnie tego urzędnika, 40-godzinny, do czasu pracy kierowcy. Przepisy unijne pozwalają kierowcy na prowadzenie pojazdu, na prowadzenie, podkreślam, co jest tylko jednym ze składników czasu pracy kierowcy, przez 56 godzin w tygodniu. To jest 16 godzin więcej samego prowadzenia niż urzędnik może pracować, a odpowiedzialność jest zupełnie inna. Do tego przepisy pakietu mobilności, które weszły w życie 20 sierpnia 2020 roku, spowodowały, że dzisiaj kierowca może wykorzystać odpoczynek dzienny i tygodniowy skrócony. To było zresztą w poprzednich przepisach również w pojeździe, ale wówczas były postawione warunki. Pojazd ma być na parkingu i ma być wyposażony w łóżko dla każdego z załogantów, jeżeli byłoby ich dwóch, tak? Potrzebne były 2 łóżka. Jeżeli jeden, jedno łóżko. Dzisiaj ustawodawca wyrzucił łóżka. A kierowca w dalszym ciągu może odpoczywać w pojeździe, w kabinie pojazdu. Więc zwróćmy uwagę, że jedzie przez 9 godzin w pozycji siedzącej, za kierownicą, uważa, bo przecież cały czas zmienia się wokół niego naturalna rzeczywistość. Ten ruch drogowy jest dynamiczny. I on po tym okresie nie ma możliwości położenia się na łóżku, wykorzystania odpoczynku, tylko albo będzie spacerował wokół ciężarówki, albo będzie siedział w dalszym ciągu za kierownicą. No to nie są warunki pracy, które są odpowiednie, właściwe w 2022 roku. No i ten problem jeszcze, o którym powiedziałeś, że ten kierowca tak naprawdę nie wraca o 15.15, 15.30 do domu, Jasne. Tylko on wyjeżdża, on sobie musi radzić. Jego łazienką to są natryski w stacjach paliw, na mopach, tak? Posiłki w restauracjach, najczęściej suche. Ten sposób odżywiania jest też zupełnie inny. A poza tym dla mnie brakuje jeszcze takiego szacunku w tych wszystkich podmiotach, które przykładają rękę do transportu. Spedytor, ten zarabia pieniądze. Jeżeli pozyska ładunek, przekaże go dla firmy transportowej, zarobi na tym pieniądze. I jego nie obchodzi, czy ten kierowca tam dotrze za 8 godzin, chociaż jest to niemożliwe. Ma dotrzeć za 8 godzin, bo inaczej on nie zarobi pieniędzy. Przepraszam, przyjedzie kierowca teraz pod rampę, żeby zrzucić ten ładunek, a rozładowca mówi, stary, spokojnie, mówi, 30 minut przerwy, śniadanko, regularnie, ja się odżywiam regularnie.
kierowca ma czas pracy i ten czas go goni, a załadowca nie. On pracuje 8 godzin i jego nie obchodzi to, że ten kierowca za chwilę wyjedzie na drogę i będzie musiał naruszyć przepisy czasu pracy kierowcy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za ten obszerny, ale bardzo treściwy i merytoryczny komentarz. No rzeczywiście tak jest i zobaczcie, przecież w wielu różnych badaniach opinii społecznej, w badaniach psychologicznych w biznesie mówi się jednoznacznie o tym, że nie tylko wysokość zarobków, ale także atmosfera pracy, warunki zatrudnienia są podstawowym czynnikiem motywującym pracowników do tego, aby byli lojalni, pozostawali w pracy i jednocześnie byli pozytywnie zmotywowani.